Witajcie w kolejnym odcinku The Long Dark, seria TLD, The Long Development. Badamy nowe obszary, wypuszczone potencjalnie nowe mapki przez grupę fanów, deweloperów gry. W poprzednim odcinku opuściliśmy rozbite bagno i udaliśmy się tutaj do tego zakazanego wybrzeża, gdzie znaleźliśmy tą uroczą chatkę u góry. Dzisiaj wypuszczamy się na wyjście linowe, żeby wyjść jeszcze wyżej, zobaczyć co tam cennego się znajduje na górze. Ale póki co musimy poczekać na lepsze warunki. Zobaczmy, czy coś możemy tutaj wytworzyć. Może bym zaczął myśleć pod kątem łowienia ryb kiedyś. Znaleźliśmy suche kiszki na zaniedbanym lotnisku. Chyba coś widać. Chyba czas iść. Masa 28,80. Dużo. No dobra, coś widać. Chyba, kurczę, nie wiem, czy z mgły się nie robi przypadkiem potencjalna śnieżyca. No ale zobaczymy. No, może coś iść. Coś jest chyba na rzeczy. Już będzie ciekawie zobaczyć, jak już będziemy tam na dole. Popatrzeć w drugą stronę po tym wodospadzie potencjalnie i z tą chatą tutaj na górze. I ciągle szukamy tej głównej chaty, o której wspominałem, że zrobili takie centrum turystyczne, coś, ten teges? Wiem, bardzo dobry opis podałem. Ale ponoć, no, zrobili taką większą haciendę. Kręcone schody, takie klimaty. I że ponoć nawet zacnie to ogarnęli, mówią ludzie. Chciałbym to zobaczyć. Czy to jest w tym regionie? Pamiętajcie, że mamy jeszcze jeden region. Więc cztery regiony w sumie. W każdym coś ciekawego do zobaczenia. No dobra. Wyskoczy tu jakiś napis? Jesteśmy na górnej półce teraz? Zbieramy jakieś kikuty? Zostawimy w bazie? Co tu się wydarzyło? Wielopoziomowe, to ja tu się zaraz pogubię. Musimy zerknąć. Koniecznie. Kikuty zetniemy. Czy miało być tak na szybko? Przejdziemy regiony, serię zrobię. Ja tu się zaczynam, kurczę, zadomawiać. Aha, no to po prostu trochę wyżej nad... chatką jesteśmy. Czy coś tu będzie? Zaraz się okaże. Leć, leć. A, wytraciłaś energię. Chodząc po tej linii, nie było to krótka lina, jakby na to nie patrzył. Nie. Jakieś zejście jest? Kurczę, nie, to nie teraz. Zejście to będzie ostatnia rzecz, jaką tutaj zrobimy. Dawaj. Więc dwie sztuki weźmiemy. Dobrze widziałem, że widziałem brzozę. Jeszcze jedną tu gdzieś widziałem w takim wypadku. A nie, to z widy. Zjarana chata. Coś tam stoi.
Jaskinia, dawać. Wszystkie te drzewa są jakieś takie krzywe. Dziwnie. Żadne chyba prosto nie stoi. Mało które. Żeby tutaj ktoś nie mieszkał. Oryginalne, to muszę przyznać. Będziemy grać na dwa to. Nie, no oczywiście, że pilotka zostaje. Czyli tu można się kimnąć jak coś. Czyli chcą, żebyśmy tu zostali jak coś. Czyli musi być tutaj co robić. Potencjalnie. To zbieramy opał. Potencjalnie. Co to jest? Aparatura znowu jakaś. O! To możemy zrobić, bo powinniśmy mieć jakieś pióra przy sobie. Wezmę. Czy to są... Czyżby tu miało być kolejne TWM? Będzie zadbać o tą piłę w którymś wolnym momencie, bo... Aha, rozumiem. 600 kalorii na 0,25 kg. 2. Witamina C. Ojejku, szaleństwo. Jak ta piła w ogóle się trzyma? Jeszcze się trzyma. No to dajcie, słuchajcie, parki ekspedycyjne premium. Ciuszki, proszę. Nie. To było z płynami. Ble. No, wiecie jak to mówią. Jest jeden, będzie więcej. Idźmy dalej zatem. W jaskini mamy nocleg jak coś. To w tym odcinku się tu zatrzymamy chyba na tej półce. Tak patrzę czasowo jak 8,5 minuty. Opału teraz nie będę zbierał, może. Chociaż kurczę, nigdy nie wiadomo gdzie się będziemy zatrzymywać. W tej jaskini powinno być i tak na tyle ciepło. Zwłaszcza na stalkerze. Prześladowcy. Dobra, zaczniemy się odchudzać troszkę. Aż Mackenzie, że ty nie możesz jednocześnie chodzić i... popijać, tylko musisz się zatrzymać jak babcia. Jedną rzecz naraz tylko możesz robić. O, byłaby heca, jakby jeszcze wyżej się dało wyjść. I czy faktycznie będzie więcej tych kontenerów gdzieś? Odpuszczę sobie kijaski, bo ich... Jejku, on zszedł po tej skale! Ale mnie skubany wystraszył. O kurczę, ale mi ciśnienie skoczyło. Uf. Kucam. Co on robi? Przypatrzmy się dla nauki. Próbuje do nas dojść. Nie jest w stanie. Muzyka mówi, że jest... że nas namierzył. Jednakże jego akcje mówią co innego. O, jakby się okazało, że to jakoś idzie jeszcze wyżej. Błagam, żeby to było... żeby to była prawda. A tu pewnie nic, to jakiś cypel będzie i tyle. To co ten niedźwiedź zamierza zrobić? Przyjrzyjmy się temu, bo ja coś czuję, że zaraz będzie magia znowu. No dawaj, wychodź. Umiesz.
Tak, dobrze, do skałki. No, załóż tak. Raki założyłeś, pięknie. Patrzcie. Skubany. Ale daje czadu pod górę. To nawet my tak nie umiemy. Wie, co robi gościu. Nie no, nie krępuj się, idź na samą górę. Proszę, i w drugą stronę. Da się? Bez skręcenia kostki? Da się. Pięknie. No, cudnie. Zagapiłem na misia, kurczę, akrobatę, a tu się pogoda zmieniła, warunki. Czyli co, on tam sobie urzęduje i śpi w tej jaskini, czy on ma gdzieś indziej w ogóle spawn i przez to, że się tak przekłamuje po tym terenie? Tu chyba ewidentnie nie mamy iść. Abort, abort. Tu? Kurczę, nie wiem. Mamy tam iść? Chyba dałoby tu zejść radę. Tylko, że jest mgła. A ja nie chcę zwiedzać we mgle, bo nic nie widać. Będziemy musieli się zatrzymać w tej jaskini, coś porobić. Temperatura na plusie jest, mógłbym tu czytać książkę, może mnie nie zje. Zapałek nie brakuje, możemy napalić ognia, przeczytać. Tak szkoda łazić w tej weftę. No kurczę blade, co za gość. Wyjdzie na samą górę, czy ciągle się tak cofa? No dalej, możesz zdobyć szczyt, każdy. Zrobiliśmy mu mały coaching motywacyjny, ale się nie posłucha. Nie wiem, bo co jeżeli mu wpadnie inny pomysł do głowy, żeby sobie przyjść do nas, jak czytamy książkę. Tej jaskini teraz też się boję iść. Tam leżą ewidentnie zwłoki, jakby nie wiem, jakby ją tam niedźwiedź zaskoczył, bo gdzie on ma? Gdzie on może tu pójść? On musi gdzieś mieszkać. Kurczę, teraz się boję wejść do tej jaskini. Autentycznie. Dobra, zatrzymujemy się tu na ogień. Zmiana planów. Ciekawe, czy w tych kratach coś jest. Szmacianki, patyk. A, tutaj lepszy. Nie, żeby nam brakowało. Czyli tak, mogę albo czytać, albo rozwalić to. Chyba wydaje mi się, że przeczytałem już do końca. Zobaczmy. Tak, rewo jest oczytane. To. Co, jak tu nic nie będzie? Ile to zajdzie? 1,5 godziny. Mógłbym użyć latania i zajrzeć do skrzyni. Robię to wtedy dla nauki i dla was. Tu nic nie ma. Nic nie ma. Nic nie ma. Okej, to by była jedna wielka strata czasu. Czytajmy coś. Następnie chcemy się nauczyć co? Jak tam nasze szycie wygląda? No tak powoli się ciągnie. Skupmy się na tym zatem. Dobra. Staty są, w ogniu jest. Najwyżej niedźwiedź się teleportnie do nas. Lepiej?
Kurczę, zaraz będzie ciemno. Tam jelonek też był. Można byłoby go zjeść. Nazbierać opału, oporządzić jelonka i zobaczyć, gdzie niedźwiedź pójdzie. Żeby pójdzie spać do jaskini z nami. Dobra, zbieramy opał w takim wypadku. No są, tylko czy są znowu pod śniegiem? 9 na 10 je słyszę, a 1 na 10 je słyszę i widzę. Są. Bulion? Tylko jak upuszczę. Kurczę. Ale mogę zgasić i schować. Tylko czym ja do nich strzelę? Z rewo? Dobra, na razie nie jest tak źle jeszcze z nami, więc rosół poczek. Teraz się, nawiasem mówiąc, przyjrzymy tematowi tych strzał hartowanych ogniowo. Bo będziemy mieli ten dobry typ ognia. Wiecie, ten z ogniska, nie z beczki, bo to jakąś różnicę okazuje się, że ponoć robi. Nie wiem tylko jaką, ale no cóż. Tak chcą, tak będzie. Od dnia patyk paliwo. No, 1 litr, myśmy już przepalili dużo tego. No niestety, pójdzie węgiel. I pokażcie mi szybko, o co tutaj... Come on. Bo? Czego brakuje? Patyk. Aha, wszystko wrzuciliśmy. 5 patyków? Jak on to robi? Chyba 5 razy próbuje i tylko raz mu wychodzi. znajdziemy jakieś patyki? Jak jest z wodą? Aż za dobrze. Weź upuść. Idziemy szukać patyków. Chociaż tu są rdwy. Tutaj coś jest. Ach, kora. Wiedzieliście kiedyś, że będę niezachwycony na widok kory? No kurde, musiał się cofnąć. Tam wszędzie, gdzie mówiłem, że... No, to jeszcze nie będziemy zbierać opału, będziemy tędy wracać. Na razie chodzimy w tej weftę. W każdej chwili niedźwiedź może zejść po ścianie w dół. Resztkami sił go przycisnę. Coś tu znajdziemy. Musimy je niestety obejść wokół, bo nam uciekną. A chcę przetestować te prymitywne strzały z ogniska. Chociaż jedną. Dwa na pięć. Trzy na pięć, cztery i pięć. Pięknie. Można wracać. Tak, tak, tak. Zaraz was tam pogonimy. Kostki rosołowe z was zrobimy. Resztki energii. Mam naprawdę nadzieję, że to nie jest misiowa jaskinia. Chyba, że on tam utknął. Nie jest w stanie ścieżki znaleźć, ale gorzej jak sobie przypomni. Żadna muza nie gra w tym regionie. Na razie. 69, na jeszcze chwilę. Też skóry zbierzemy, zrzucimy w jaskini. Co ma się marnować, jak już kliknęliśmy go?
Pięć patyków, pięć piór. A czy sztuki robi? Okej, rozumiem. I? Jeszcze 2 minuty, znaczy, czemu nie mogę tego wykonać? Coś przegapiłem? 47, mam ogień, jest ogień. Dlaczego nie mogę? No nie działa to, o co tu chodzi? Jak ktoś wie, o co biega, to niech mi napisze, bo dziwna sprawa. Wydaje się, że mam wszystko, co mam mieć. Pióro kruka 5x5. Ogień istnieje. I nie mam opcji, żeby to wytworzyć. Kwestia regionów, tych nowych map, bug jakiś znowu. Nie rozumiem. Dobra, czekamy tu na 49, będzie tyle szybciej. Nasłuchujemy, czy niedźwiedź nie podchodzi, nie zaczyna nas tu niuchać gdzieś. Jak to zrobimy nazajutrz, bo jeszcze mieliśmy ruszyć z chatki w tamtą stronę, no nie wiem. Stoczymy się, coś czuję tutaj w dół, tam przy niedźwiedziu. Dobra, ile czasu zostało? Pół godziny. 8 minut, dawać. To dorzucimy to, co znaleźliśmy. Ile? Godzina, to też jakaś godzina. Ile to zajmie? 30 minut. Lecisz. Oj. Oj. Not good. Szybko, szybko, kończ to. Teraz gdzie była jaskinia? To było. Było gdzieś blisko, a tak daleko, jak to mawiają. Gdzieś tu. Są skały. To znajdziemy, tylko czy w lewo, czy w prawo. Tu? Czy już niedźwiedź wrócił tu spać? Dobra, jest dziupla. Co tu się stało? Jest ciepło, nawet podczas zamieci. 1 stopień, kurczę, nie ma szału. Będziemy spać na raty, mamy zdrowia full, więc... Kurczę, ten region taki troszkę... Troszkę szczerszy. Tak jak było w miarę łagodnie na tych innych, to... To tu jest odważniej. Dobra. Zbyt zmęczona, żeby czytać. Zaspokoimy paski. Witaminę C też nabijemy, bo dawno nic z tym nie robiliśmy. Trzeba mięso upuścić. No i lecimy. Będziemy monitorować pogodę na raty.
No, jest na minusie. Będzie blisko. No, jeszcze daje radę śpiwór, ale teraz może być już gorzej. Pół stopnia chyba zostało marginesu. Tak, zaczynamy marznąć. Pora dnia? Kurczę, jeszcze drugie tyle nocy, trzeba będzie napalić. Się mięso skończy robić. Się dośpi, jak będą warunki. I od nowa musi się robić. Dobra, czas coś poczytać zatem. Już, spokój. Dośpimy to na ratę. Super. Zobaczymy, czy damy radę. Kontynuujemy trend. Będzie heca, jak będzie dalej zimno. Okej, okay, jest znośnie. To dośpimy to już na raz 5. Oby się nie zmieniło na zamień. No dobra, tutaj jest brzydziej. Brzydziej. Brzydsza pogoda. Full energia. Tankujemy. Mogły się były suszyć rzeczy, nawiasem mówiąc. Zostawiam to wszystko tu. Lecimy dalej. Jak tam z odcinkiem? 28 minut. Lecimy dalej, czy już kończymy tutaj? Chyba tutaj zakończymy. Ładny, kompaktowy odcinek, półgodzinny kolejny i będziemy działać następnym. Zobaczmy, tu jeszcze ciepło jest. Kurczę, zimno jest. Minus jeden. Zobaczmy, czy wylosuje nam lepszą pogodę na następny odcinek. O, idzie do góry. Odbiło. Jest cieplej, ale no, widoczność dalej limitowana, więc będziemy schodzić na dół w następnym odcineczku, słuchajcie. Tymczasem ja się tutaj odmeldowuję. Podobało się, nie podobało się, wiesz co czynić. Dzięki wielkie, że wbiliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, adios.